Halo, halo, dzień dobry, wieczór wszystkim. Z tej strony Zalec i witam was w kolejnym odcinku Gry Wiart Kipera. Jest ona Masia. Jestem! Największa przeszkadzajka? Brzydmienio? Jakoś tak. Dobra, naszym zadaniem będzie zrobić eliksir pamięci. Z tego co pamiętam. Uspokój się. Gdzie się robi ekstra pamięci? Jest. Dobra. Teraz pytanie za 100 tysięcy punktów. Bo to, ta mikstura działa na takiej zasadzie, że ona miała jakiś tam swój procent, że zadziała. Nie wiem, czy pamiętasz. No. Pamiętam. Niestety. Trzeba kilka będzie zrobić tych. O, to są... Co? Nie. A, ja wam przypominam. Że jeżeli podoba się seria, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie przemiły komentarz. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego odcinka i zapraszamy was na naszego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie i kropka, bardzo pozdrawiam. Tak. O, tego potrzebuję. Czego? Złota. Żeby pójść i je przerobić. Czy tego nie było potrzebne jelito? Nie. Dobra, mamy troszkę złotego proszku. Ja akurat mam na 4 mikstury. A jak za pierwszym razem teraz przyjść nie uda. Ja i tak zrobię tego na dłużej. No. O tak. I co to się będzie tu działo? Nie, Karol, to nie zadziała. Nie widzisz, że to kompletna głupota? Też tak myślę. To beznadziejne. Gorsze nawet to pomysł z przygotowaniem i bicie zamiennika. Nie skończy jak ostatnim razem. Tym razem wszystko dobrze przemyślałem. Zawsze tak. Mówi tak za każdym razem. Karol. Skończy te pogaduszki. Jeszcze jesteśmy spóźnieni. Będzie wściekła. Karol, ubieraj się i ruszajmy. Uda się. Zarobimy duże pieniądze i nie będziemy musieli już dla niej pracować. Karol, bracie, proszę, pamiętaj. Pamiętaj, kim jesteśmy. Kim wszyscy jesteśmy. Dobra. Pogódź się z tym. Jesteśmy wyrzutkami. Dziwadłami. Ludzie nigdy nas nie zaakceptują. Niezależnie od tego, co zrobisz. Nie zaakceptują nas. Dowodnie, że się zaprzeknacie. Dość już mam bycia nikim, bracie. Och, Karol. Nie. Przekonać się. Ja tylko dostanę kolejną pożyczkę i kupię tę fajną pocztę za słabą. Gdy kupię szlachetne rumaki, zorganizuję odpowiednią reklamę i zdobędę duże zlecenia od arystokracji. Przekonacie się. Wszyscy się przekonacie. Grywiat nie jest polskie studio, nie? A wampir Karol, który zamierza kupić pocztę za słabą i szlachetnymi rumakami. Bardzo interesujące. Osioł też musi o tym wie. Muszę pomówić z osłem. Porozmawiaj z osłem. No i gdzie mnie rzucasz? Przepraszam, to nie było celowe, przepraszam. Nie przyjemno, że podmiksuję ten. Czego użyłeś?
miksturę życia. Oj, oj. Marchewki daj. Dobra, głupcze, masz marchewki. Zajęć 10 sztuki spadaj. Ziemne. Chyba ziemnych nie mam. Dobra, poczekamy sobie chwilkę na ten. Dobra, ty pójdziesz ładnie. Może wziąć ten? Co? Okej. A takie pytanie, czy jabłek nie może być, nie? Ale który, bo jest... To jest galeriański. To jest galeriański. Ja też pytam, czy nie? Chyba nie. To jest kalno elektryczne. Dobra, poczekamy sobie chwilkę, zanim osioł przyjedzie nam. Jest osioł. Ciekawe, czy nam przywiezie ciało, czy już zostanie. Byśmy mogli z nim porozmawiać. Dostał. Hej! Czekaj! Czekaj! Posłuchaj mnie. To naprawdę ważne. Jak się nazywa twój właściciel? Nazywa się Kapitalistyczny Drag. Nie, jak się naprawdę nazywa? Jak się do niego zwracają klienci? Przecież musisz wiedzieć. Niech sobie przypomnę. Zdaje się, że mistrz Karol. Jupi! Karol. Dopisało mi szczęście. Muszę z nim porozmawiać. Pilnie. To sprawy życia i śmierci. Chwila. Śmierć mi daje podejrzenie jakąś działalnością kontrrewolucyjną. Ale skąd tam myśli? Ja tylko przygotowałem dla niego wykład. Własność prywatna to największy grzech. Nic to nie pomoże, dla niego nie ma nadziei. Ale podoba mi się twoje myślenie. Sprowadzę go do ciebie tak szybko jak to możliwe. Dobra. To ty ośle. Sprowadź mi tego swojego właściciela i ja idę obrobić ciało. To ciało pójdzie na spalenie. Dlaczego? Chyba, że dobrze trafimy z tym. Mięcho na pewno. Krew. Już wyciągnąłem. Jelitko. Dobra, ene, due, hike, hake. Torba, borba, ósme, smake. Deus, kosma, Deus i morele, bax. Raz, dwa, trzy. Giniesz ty. Jelito. Zobaczymy. Dobra, nie będzie błędem chirurgicznym. To może je spali jednak. Pamiętaj, że musisz mieć 200 tego komentarza. Na 49. Okej. Voltron. Dobra, tu. Zobaczymy ile mam. Ile mam już tego krwi? Potrzebne ci jest podajesz 10. 7. Mam 7. Wiary weź sobie przełóż gdzieś. Tutaj mięso. Chyba, że weźmiesz mięso i przypakujesz. Jeszcze jeden tłuszcz. Dobra. To był kość. Tłuszcz masz. Dobra. Dobra.
Czyli potrzebujemy jeszcze trzech ciał. Czyli... potrzebujemy trzech ciał. Właśnie liczę. Czy wystarczy, że dam mu jeszcze jedne marchewki, czyli 10 marchewek jeszcze? On mi przyniesie trochę ciał. Na jedno idzie chyba 5. Tak, idzie 5. Ja o tym doskonale. Znaczy, ja się tylko pytam. Tak, na jedno idzie 5. Potrzebuję jeszcze 3 ciał, żeby... teraz mi jeszcze jedno przyniesie. Tak, będzie akurat. Ale wiecie co, w takim razie nie wiem, czy nie będę musiał przybył osioł. Grabarzu, w imieniu króla Janusza VII jesteś aresztowany. O, słuchajcie chłopaki, a może się to jakoś wstrzymamy i wymyślimy rozwiązanie, które każdego zadowoli? Lord Komandor, pełnomocnik króla na północnych ziemiach, czeka, aby cię osądzić. O, w mordę. A ja mam prawo do adwokata, prawda? I zachować milczenie. Słuchajcie, on chyba prosi o lanie. Chwila, zgadzam się. Och, co za barbarzyństwo. Jak tam podekscytowany, grabarzu? Powinieneś mieć duży... powinieneś być, ma duży problem. To duży, hehe. Konkol? Horadryk? Co się tu dzieje? Jeszcze nie wiem, ale na pewno nic zabrakło. To masz rację, karczmarzu. Na początku będzie nowy. Przesłuchania, sprawa sadawa, berak. Ale końcówka będzie spektakularna. Podwójny stos. Joho! I? Jest mi ta paskoda lawa. Jakże wspaniale, moja pani. Zgodziła się dziś ze mną zejść. Zjeść. Och, lordzie komandorze. Jak mogłam oprzeć się pana urokowi? Z pewnością będzie wspaniale! Bez wątpienia, moja droga. Więc załatwmy te sprawy szybko. Grabarz i Harodryk, tak? Wasza kara to... kara? Teraz proszę stąd z wyroku. No fufa. Czemu nie? Czy sprawa nie jest jasna? Nie, nie to było. Horadryk i grabarz ukrywali i wspomagali zbiegłych heretyków. A wyrok jest oczywisty. Śmierć na stosie. Z prawem do apelacji po jego wykonaniu. No, ciekawe prawo. Wiecie, nie tak łatwo spalić. Kiedyś już próbowali. Ja? Nie pomagaliśmy zbiegom. Jedny na inny grabarzu. Myślisz, że mój czar zmienił tylko twój zapach? Niestety, o każdej porze dnia i nocy mogłam spoglądać na świat twoimi oczami. Słuchać nawet, słuchać twoimi uszami, a nawet wąchać twoim nosem. A to wredna małpa. Nawiasem mówiąc, postaraj się zapamiętać. Suszone gorzciki i lilie nie łączą się za dobrze z odorem gnijących ciał. Dobrze, co do wyroku. Zgodnie z ustawą 3523 o heretykach, paragraf S27, zostajecie spaleni. Jakieś pytanie? Ja mam jedno. Zgodnie z paragrafem M88, paragraf S27 ma zastosowanie w tym przypadku, kiedy oskarżeni mają włosy na nogach. Czy sens związany jest z bydłem i został dokonany w rok przestępny?
Furarek ma rację. Ci, no, na. Mój drogi lordzie, to jakiś nonsens. Zrób co trzeba, a obiecuję ci najwspanialszą randkę w życiu. Tylko ty i ja. Żadnych heretyków i pomagierów, hałaśliwych żołnierzy, śmierdzących, bełkoczących, paskudnych garbusów. Mój panie, z pewnością mógłbyś to zrobić wbrew prawu, ale co powiedziałby na to król? Milcz, głupcze, król się o tym nie dowie. Czy na pewno? Może mu o tym donieść jeden ze śmierdzących, bełkoczących, paskudnych garbusów. Na przykład. Mój panie, twój władzen jest nie do zniesienia, a ten smród, nawet mój odświeżacz, nie radzi sobie z jego odorem. Wygnaj go. Dość. Cisza. Milczeć wszyscy. Grabarzu, Horadryku, możecie odejść, ale ostrzeżcie swoich zbiegłych przyjaciół. Oni ich obóz znam zlikwidowani. Przysięga tu Lord Commander. Dobra, najpierw kochany dom. Idź ich ostrzec. Najpierw osioł. Wiesz, pewnie to było, tylko to... O, w końcu. Wampir Karol, ten, który ujawnił wszystkie sekrety. Zawsze wiedziałam, że pewnego pięknego dnia zaczniesz ciąć też żywych. Mam nadzieję, że wystarczyło ci rozumu, żeby pozbyć się wszystkich świadków porwania. To wampir, ale ja go zaraz przesłucham. A co przeciwko? Zupełnie nic. Miłej zabawy. Gdzie jestem? Ktoś tu? Podpiszę, co zechcesz. Przyznam się do wszystkiego. Tylko nie rób mi krzywdy. Pójdzie łatwiej niż myślałem. Należy to słyszeć. Powiedz mi zatem wszystko, co wiesz o kobiecie w czarnym złotym płaszczu. Nic nie powiem. Możesz mnie torturować, nawet zabić. A to moje ostatnie słowo. Ale właśnie powiedziałeś. Grabarz, wybacz, ale nie zniosę tego. Naprawdę żal ten żenadę przesłuchali? Przestań robić z siebie durnia i znać jakiegoś zawodowca. Growl. Dobra. No dobrze. Pasterz na pewno chętniej pomoże. Przejdziemy do pasterza. Nie ten. Nie. Jest i ty. A to? No to nauczy. Dobra. Wyjdź. Pasterz, gdzie jesteś? Bądź po prostu nie leczy. No to weź. Ale zadaję też obrażenia. Dobra. No. Ta to druga kolejka. Aha, czyli to już... To już wiemy. Właśnie to mnie denerwuje, że to też się pojawiają tutaj te chmurki, które już były. No. Poproszę o pomoc z Karolem. Jeśli nie jesteś zbyt zajęty, czy mógłbyś pomóc mi przesłać wampira? Czemu nie? Nie ma nic złego w pomocy pełnego ambicji łowcy nieumarłych na początku jego kariery. Pełna ambicji łowcy nieumarłych? O, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie wstydź się. Wiem, że zawsze o tym marzyłeś. Tak jak ja za młodu. Wiem, o co chcesz poprosić. Tak. Zostanę twoim mentorem. Ale... A twoją pierwszą lekcją będzie przesłuchanie wampira.
Znam tę taktykę. Ty będziesz dobry. Dobry glina, zły glina. Jakimś... Jesteś jakimś kupcem uczniów? Ja będę bardzo złym przystępującym. A, czyli... Zły i bardziej zły. No nieźle. Przypomina mi tę celę wypoczynkową bractwa. Czy ta czaszka to trofeum z polowanki? Czaszka? Nie, to tylko ozdoba. Ozdoba, którą prosiłem, żeby przestała puszczać ciałczko. Spróbujmy na początek czegoś słodkiego. Powinienem mieć tutaj gdzieś trochę czosnku. A ten znowu z tym czosnkiem. O, jest. Patrz i podziwiaj, mój uczniu. Olgiera. To twoja ostatnia szansa, bo pisze nasienie. Będziesz gadał? Nie ma mowy. Dobrze, więc rozpocznijmy. Uczniu, weź główkę czosnku i ją zjedz. Co do diabła? Znowu? Chyba sobie żartujesz. Zjedz ją natychmiast. To rozkaz. Dobrze, teraz pochyl się nad wampirem i stąpij. Usta, usta. Dobrze, jak? Będziesz gadał? Lewe. Nie. Doskonale! Musimy zatem zwiększyć siłę zapalną! Muszę jeszcze dwie! Na Boga, nie dam rady więcej. Spróbujmy czegoś innego. Dobrze, czas na moją ulubioną technikę. Ahem, small. O, mam już i oczy masz jak buraki. To nie do zniszczenia. Przestań śpiewać, powiem wszystko. Już? Cień jest z ciebie? Zero achievementa. Czy kobieta w czarnym złotym płaszczu naprawdę jest królową wampirów? Wiadomo, a jestem jeszcze sułtanem guli. Oczywiście, że nie. Wampiry są anarchistami. Kim była ta kobieta? Kto wie? Nic nam o sobie nie powiedziała. Choć ewidentnie była potężną czarodziejką. Nie pochodziła z naszego miasta. Mówiła jakby... Była przyczyna do władzy i używała staroświeckich słów. Ewidentnie ma problemy psychiczne. To wiadomo. A to mi w tym momencie kogoś przypomina. Kogo? Goździki i Lilię? Pani Inkwizytor? No. Pani Inkwizytor, nie Pani Inkwizytor? No tak. Mieliśmy umowę. My zrobimy czego ona chce. Ona zaś wleczy nas w żądzy krwi. Zamiast tego zniszczyła cały nasz klan. Wszystkich moich braci. Czterech z nas zmieniło się w szczęki, kiedy pierwszy raz próbowaliśmy zabić czwartego grabarza. Powiedziałem moim braciom, że to zły znak. Już powinniśmy przerwać z nią współpracę, ale nie posłuchali. Powiedz mi o rytuale na mglistym czemu sobisku. Potężna czarna magia. Miała zabić czwartego grabarza. O ile mi wiadomo, udało się. Rytuał został ukończony. A potem doszło do wielkiego wybuchu. I grabarz zginął. Niesamowite. To jest właśnie odpowiedź. Zabiła grabarza, żeby obudziła się prastara klątwa. Spóźniłem się wtedy trochę na ten rytuał, ale to ocaliło mi życie. Co masz na myśli? Widziałem wszystko, bo ukrywałem się w krzakach. Był tam szpieg, kobieta o rudych włosach. Nasza pani kazała moim braciom ją zabić. Więc co zrobili? A kiedy podeszła do niej, stało się... Do jej ciała. Stało się coś niesamowitego. Krzyknęła. Jaki to był dziwny krzyk. A potem spaliła ich wszystkich żywcem. Zabiła moich
wszystkich moich braci, którzy wygnali tylko jej polecenie. Nie mogły mi pomóc. Tak się strasznie bałem, że nic już nie pamiętam. Tylko tyle, że biegłem. I biegłem. Ta szpieg. Ruda kobieta. Znam miejscową rudę kobietę. Może ocalało. Wiesz kto to? To wszystko, co chciałem wiedzieć. Możesz odejść. Naprawdę? Mogę odejść? Na pewno? Sio! Łańcucha. Czy ja dobrze słyszałem, że nazwałeś mnie rudą? Wezmiesz mnie z tobą? Słuchaj mnie tak. Przepraszam cię. Uniżenie. Ale nie teraz. Naprawdę, bardzo się śpieszę. Przepraszam? Stary, nie rozumiesz. To świetny pomysł na biznes. Mogłbym się pokryć mnie złotą farbą i sprzedać na rynku w mieście. A po prostu bym tu wrócił, jak nabywca wyjdzie z domu. Można byłoby to robić raz za razem. Zarobimy kupę forsy. Och, Mietko. Och, Mietko. A, bo ty masz to czosy. A. I tracę życie przez to. To przemedytuj. Szczerze, i tak za chwilkę będziemy kończyć. Tak myślę. No to skończysz teraz, a dalszą część dokończysz na samym odcinku. Bo tak to bez sensu, jakbyś miał zaczynać kolejną część. A być może czegoś się dowiesz. No, dobra, tak więc zrobimy tak, że teraz zakończymy odcinek. Podoba wam się seria, to? Zostawcie łapkę w górę. Komentarz. Subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. I zapraszamy na naszego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Tak, więc trzymajcie się gorąco. Zaczęłam w kolejnym odcinku naszych przygód, naszego grabarza. O! 7 rano! To jest dla rannych ptaszków seria. Znaczy, można później oglądać. Nie, nie może, trzeba o 7 rano. Dobra.